Sobota, 12 dzień marca 2022 roku. Piękne słońce nad Legia Training Center w Książenicach. Wracamy, wraca trzecia liga, grupa pierwsza, wracają mecze rezerw Legii Warszawa, dzisiaj Wojskowi. Druga drużyna podejmuje Pilice Białobrzegi. Na to spotkanie zaprasza Państwa niezwykle serdecznie Tomasz Górski. Spotkanie z jednej strony oczywiście spotkanie powrotu, wraca granie dla Legii, bowiem Pilica miała mecz już przed tygodniem. Legia po raz pierwszy oficjalny mecz w roku 2022. No też na ławkę trenerską wraca Marek Kołębiewski z zespołu rezerw. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Kilku zawodników ze składu pierwszego, kilku zawodników, którzy jeszcze wczoraj siedzieli na ławce rezerwowych w Łęcznej, dzisiaj od pierwszych minut w spotkaniu na czwartym poziomie rozgrywkowym, ale teraz już pora poznać zawodników, wybrańców obu trenerów. Zacznijmy od drużyny gości. Pilica Białobrzegi, w bramce numer 30 Filip Adamczyk, 5 Stanisław Muniak, 7 Igor Korczakowski, 8 Adrian Karasek, 11 Damian Winiarski, 13 kapitan drużyny Marcin Rawski, 15 Kacper Pankowski, 16 Kacper Klinicki, 17 Maciej Kęcel, 19 Patryk Walasek i 21 Bartosz Zawadzki. To jest drużyna prowadzona przez Tomasza Grzywnę, drużyna Beniaminka, która w tym sezonie weszła na ten sezon po barażu z czwartoligowym w sezonie 2021. A teraz już skład Legii. W bramce numer 15 Richard Strebinger, a zatem bramkarz docelowo pierwszej drużyny, ale dzisiaj debiutuje w drugiej ekipie. 4 Joela Buchana, 6 Filip Laskowski, 7 Dawid Dzięgielewski, 8 Igor Haratin, 17 Nikodem Niski, 18 kapitan Karol Nojszewski, 20 Szymon Włodarczyk, 21 Kacper Skwierczyński, 23 Kacper Skibicki, 26 Mateusz Grudziński, trenerem Marek Gołębiewski, a zatem znamy już wszystkich głównych bohaterów tego spotkania. Jeśli chodzi o sędziów, Adam Sekuterski, Przemysław Jankowski, pierwszy asystent, Adrian Górski, drugi asystent, sędziowie z Kolegium Sędziowskiego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Wszystko przygotowane, jak mówiłem, atmosfera dopisuje, piękna pogoda, 13:30 na zegarach i za chwilkę pierwszy gwizdek. Białe stroje oczywiście Legia Warszawa, natomiast na czerwono Pilica Białobrzegi. Zaczynamy, dobrej zabawy Państwu życzymy, no i oczywiście wielu piłkarskich emocji. Faworyt Legia, to rzecz oczywista, biorąc pod uwagę tabelę, biorąc pod uwagę plany, cele na sezon 2021-2022, na drugą część tegoż sezonu. Teraz pierwsze, no, chyba strzał na bramkę, chyba to miała być próba zaskoczenia Richarda Strebingera, no ale jest pierwszy kontakt z piłką austriackiego bramkarza. On gra pod słońce w pierwszej połowie, to może troszkę utrudniać zadanie, ale myślę, że i z tym sobie poradzi Strebinger. Teraz nieudana akcja z prawej strony boiska w wykonaniu Kacpra Pankowskiego. Numer 15 to jest jedyny zawodnik, który wszedł jako ten nowy w porównaniu z meczem przed tygodniem, właśnie Kacper Pankowski, który zastąpił Michalskiego. Ten z kolei czerwona kartka w spotkaniu 5 marca z Zeniczem Biała Piska. Pilica, no już jest w rytmie meczowym, tak należy nazwać, porażka 0-1, ale jednak rozegrali 90 minut rywalizacji. Natomiast Legia dzisiaj zaczyna tę walkę w rundzie wiosennej. Legia zaczyna walkę o awans do drugiej ligi. To jest otwarcie mówione, takie cele ma Marek Gołębiewski. Teraz i dokładne to zagranie ze strony Kacpra Skwierczyńskiego. No ale tam jest Nikodem Niski, który wraca do drużyny z wypożyczenia do Bełchatowa. No wiemy problemy bełchatowskiego klubu, a zatem z powrotem wrócił Nikodem Niski. Teraz zagranie w pole karne, ale nie dochodzi jednak do piłki Bartosz Zawadzki. I teraz uwaga, kolejny strzał. Na razie odważnie rozpoczynają spotkanie zawodnicy Tomasza Grzywny. Większość gry na połowie rywala toczona, na połowie właśnie Legii, a ze strony Pilicy Białobrzegi odważnie. Mamy nadzieję na otwarty mecz, na akcję z obu stron. No ale wracając jeszcze do sytuacji w tabeli, Legia na 6 miejscu, 30 punktów do tej pory zgromadzonych. 8 zwycięstw, 6 remisów, 4 porażki po 18 meczach. Jeden mecz zaległy, jedno spotkanie do nadrobienia jeszcze pozostało Legii. W tym momencie to jest strata 11 punktów do prowadzącej Legionowi, no ale
Wszystkie zespoły powyżej Legii od 1 do 5 miejsca mają meczów rozegranych 19, natomiast Legia 18. Wszystko to jeszcze jest jak najbardziej możliwe. Wiele spotkań przed Legią. No i ta walka o mistrzostwo i o awans będzie naprawdę bardzo ciekawa, bowiem przypomnijmy, że tylko jeden zespół może awansować do Ligi drugiej, a tych kandydatów jest kilku. Legionowia, Polonia Warszawa, Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Unia Skierniewice, Lechia Tomaszów Mazowiecki, no i właśnie rezerwy warszawskiej Legii. Natomiast Pilica, miejsce 11, 24 punkty, 7 zwycięstw, 3 remisy, 9 porażek. Tak to wyglądało do tej pory w poczynaniach zespołu Tomasza Grzywny. Znakomity początek, weszli na euforii do trzeciej ligi. Jak to często z Beniaminkami bywa, doskonale to wyglądało po pierwszych 10 kolejkach. 6 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki. Natomiast od października coś się popsuło, od października to przestało funkcjonować i od października 2021 roku już tylko jedno zwycięstwo, tylko jeden remis i aż 7 porażek. Było zwycięstwo w listopadzie ostatnio z KS Kutno, był remis z Sokołem Aleksandrów Łódzki, a tak porażki, porażki, porażki. Ta najwyższa, o której warto wspomnieć, z Jagiellonią, 2 Białystok, aż 2 do 8. O dziś, gdybyśmy obejrzeli 10 goli w to słoneczne, sobotnie popołudnie w Książenicach, myślę, że nie mielibyśmy żadnych pretensji, nie będzie rzutu rożnego w tej sytuacji, chociaż inne zdanie miał zawodnik Legii. Natomiast to wszystko na oczach sędziego asystenta. Zatem piłkę od bramki rozpoczyna Filip Adamczyk. Legia ustawiona 4 obrońcami. No, tak jak mówił w jednym z wywiadów w ostatnim czasie Marek Kłębiewski, właśnie w taki sposób Legia tutaj będzie grała z tym blokiem 4 obrońców. Dużo pracy, dużo przygotowania poświęcone przed wznowieniem właśnie organizacji gry w defensywie, też rozkładu sił w ataku pozycyjnym, sporo podkreślane było przygotowanie fizyczne i to wszystko ma właśnie zafunkcjonować już od tego spotkania, już od dzisiaj, aż przez całą rundę wiosenną, tak aby na koniec no, można było cieszyć się z awansu być może do ligi drugiej. Dośrodkowanie wyblokowane, ale jeszcze będzie okazja, chociaż teraz nie na strzał. Była nam troszkę miejsca Marcin Rawski, jednak tego strzału nie oddawał, najbardziej doświadczony zawodnik. Kapitan, 33-letni gracz z numerem 13 na plecach. A tymczasem pozycja spalona. Ta akcja już nie będzie kontynuowana. No dzisiaj bardzo wąska kadra, jeśli chodzi o Pilice Białobrzegi. To też warto powiedzieć. Na rezerwie bramkarz, tylko 4 zawodników z pola. Ale problemy różnego rodzaju w drużynie Pilicy z poszczególnymi zawodnikami. No i tutaj musi szyć się na miarę Tomasz Grzywna, konstruując te składy. No chciałoby się powiedzieć 18 meczowe, ale w tym wypadku no to jest tylko 16 zawodników dzisiaj w Legia Training Center, którzy walczą z rezerwami mistrza Polski. O wczoraj zwycięstwo Legii, pierwszej drużyny z Górnikiem Łęczna, 1-0, bardzo ważne zwycięstwo. Dzisiaj wszyscy kibice liczą, że uda się pójść za ciosem i także odnieść zwycięstwo, także dopisać 3 punkty. Wreszcie Legia na połowie rywala, ale bardzo szybko to przerywa Marcin Rawski. Częściej lewą stroną ataki przeprowadzana, natomiast teraz dobre też zagranie na wyprzedzenie. I piłka będzie dla... O brak takiej pewnej decyzji u sędziego asystenty, ale wznowienie przez Pilicę. To oczywiście Beniaminek. No nie jest to Beniaminek taki najprawdziwszy, bowiem już grali w trzeciej lidze. Choć to wtedy jeszcze była troszkę inna trzecia liga łódzko-mazowiecka przed tą ostatnią reorganizacją. Tutaj uwaga, bo długo zwlekał Adamczyk z wybiciem piłki, no ale to się opłaciło i teraz prostopadłe zagranie, ale dobrze Bartosz Zawadzki był tam zastawiany. I nie udało się dojść do dobrej pozycji na 16 metrze. Laskowski. To też nowość, Filip Laskowski. W
środku pola. Nowy zawodnik upożyczony spod Beskidzia Bielsko-Biała. 20-latek, ale też z przeszłością tutaj w tych okolicach. Kiedyś już jego drogi się skrzyżowały z trenerem Markiem Gołębiewskim. Wówczas był to zawodnik w Escoli Warszawa. No i teraz było pod Beskidzie, natomiast jest obecnie drużyna rezerw warszawskiej Legii. Ale też kilka strat, bo tak mówię o tych nowych zawodnikach, o tym wsparciu z pierwszej drużyny, natomiast no, kilku zawodników już nie będziemy oglądali w rezerwach Legii. Tych, których często oglądaliśmy na jesieni. Tomasz Nawodka przeniósł się do Sandecji, Nowy Sącz. Rui Gomez powędrował do drugiej ligi portugalskiej. Jegor Macenko do Śląska Wrocław. To takie największe straty tych podstawowych zawodników. Tymczasem zagranie w pole karne. Jest tam trochę miejsca. Jest też gwizdek. Strzał obok bramki, ale to i tak już było po gwizdku. Natomiast wreszcie Legia zaatakowała. Wreszcie coś zadziało się w tej przedniej formacji. Tam dzisiaj Dawid Dzięgielewski. 6 bramek na jesieni. Także Szymon Włodarczyk, tutaj bramek aż 7, a zatem ta para dzisiaj napastników to właśnie 13 bramek zdobytych. Widzimy teraz piękne ustawienie Legii, 4 obrońców, tutaj czwórka w środku pola, dwójka z przodu, a Pilica rozgrywa na krótko. Tutaj też nie chcą tej piłki się tak łatwo pozbywać, chcą to kontrolować. I naprawdę odważnie, jak na tak trudny teren, chociaż to też może kończyć takimi błędami, jak właśnie teraz. To trzeba docenić odwagę drużyny Tomasza Grzywny, że oni tutaj nie przyjechali, nie stanęli we własnym polu karnym całą drużyną, tylko jednak chcą iść do przodu, chcą tutaj też Legię atakować, zagranie do Włodarczyka, troszkę niedokładne to przyjęcie i to od razu akcję zwolniło, ale jeszcze raz piłka przejęta. Dzięgielewski na 16 metrze, chociaż tam trójka obok niego, trzeba to inaczej rozegrać. Haratin na prawą stronę, o też zawodnik, który pograł troszkę w pierwszej drużynie, ale teraz musi odbudowywać formę w rezerwach, choć docelowo pewnie też jeszcze jest dla niego duża szansa, dla niego, dla Strebingera. O też Joela Buchana, który wraca po kontuzji, a tutaj akcja zakończona na 20 meczu. No, piękne przerwanie przez Karola Nojszewskiego. Teraz kapitan, taka podpora, można powiedzieć zawodnik, od którego pewnie będzie rozpoczynana konstrukcja jedenastki na każdy kolejny mecz przez Marka Gołębiewskiego. Przed sezonem przeniósł się ze Skry Częstochowa razem z Markiem Gołębiewskim właśnie tutaj do rezerw Legii. Grudziński. No jest też, tak jak mówiłem, Joel Abuhana. Długa część sezonu stracona przez kontuzję kolana poważną. Udało mu się zagrać 4 mecze w pierwszej drużynie. Później bardzo długa przerwa. Ten ostatni mecz 11 września. A więc bardzo dawno temu, ale teraz też na pewno nadzieja, że w przyszłości to będzie ważny punkt, to w rezerw na pewno, ale być może będzie także to wsparcie drużyny pierwszej. Teraz Grudziński z lewej strony, odważnie się podłączył Grudziński, dośrodkowanie, jest strzał na bramkę w wykonaniu Szymona Włodarczyka. Nie udało się często trafić piłką, też to była sytuacja trudna do skończenia, natomiast dobre podłączenie się lewego obrońcy Mateusza Grudzińskiego. Mimo że jest czwórka obrońców, to na pewno te boki, czy to Nikodem Niski, czy Mateusz Grudziński, oni będą często podchodzili wyżej, bo też te inklinacje ofensywne na pewno w ich wykonaniu są konkretne. Korczakowski, krosowe zagranie, ale też bardzo dokładne. Pankowski, ma trochę miejsca. Pankowski płasko w pole karne. No i uwaga, bo może tutaj zrobić się bardzo groźnie, ale nie ma miejsca na strzał lewą nogą.
Damian Winiarski troszkę wyblokowany, teraz jeszcze raz Korczakowski. No, ma dużą swobodę ten 23-latek w posiadaniu piłki, chociaż to wszystko chyba trochę jednak trwało za długo. Nie oddawał strzału, no, też nie zdołał odegrać dobrze piłki do partnerów, zatem to wszystko szybko zakończone. Marcin Rawski. Stanisław Muniak. To jest także nowy zawodnik. To jest pole Pilicy Białobrzegi, 20-latek, o drugi mecz, chcąc nie chcąc, w jego wykonaniu. A tutaj uwaga, będzie rzut karny! Będzie rzut karny, sporo przypadków było w tej akcji, ale wydaje się, że no zaatakowany w sposób nieprzepisowy był zawodnik Pilicy Białobrzegi. No i za chwilę może zacząć się od małego trzęsienia ziemi w Legia Training Center, bowiem doskonała szansa już za chwilę dla Pilicy, aby zdobyć bramkę. Nie ma oczywiście VAR-u, tutaj ta sytuacja nie będzie sprawdzana, decyzja jest już ostateczną. Igor Korczakowski, 3 mecze o tej pory, jedna bramka zdobyta w rundzie jesiennej, 23-latka, natomiast czy uda się trafić po raz drugi? Nie zauważyłem, kto tam faulował, ale oto było nieodpowiedzialne zachowanie we własnym polu karnym. I oto czekamy na gwizdek, 15 minuta. I Pilica przed znakomitą szansą, Korczakowski 1-0 dla Pilicy Białobrzegi w 15 minucie. Nie udało się wybronić tego strzału Ryszardowi Strebingerowi. Igor Korczakowski trafia i to Pilica prowadzi 1-0. Poszli od początku odważnie, budowali mozolnie, powoli akcję. Natomiast teraz przy też troszkę pomocy obrońcy Legii udało się wywalczyć rzut karny. A później, co jeszcze istotniejsze, udało się rzut karny na gola zamienić, bo wiemy, że to wcale nie jest taka zawsze oczywista sprawa. No i Legia po tym początku tak naprawdę z jedną szansą, strzał głową Szymona Wodarczyka, no też był strzał niecelny, ale już po gwizdku na razie praktycznie bez pracy Filip Adamczyk. A Pilica może nam się podobać. Teraz czekamy na to, jak zareaguje zespół z Warszawy. Dzięgielewski, blisko rywala, bez faulu, dobrze Grudziński na wyprzedzenie. Jest także Skwierczyński. Przerzut też bardzo dokładny, Nikodem Niski. Teraz on w pole karne, ale ta piłka no, tak leciutko tylko strącona. Dużo tam było przypadkowości, aniżeli zamierzenia. Mamy zatem wznowienie przez Adamczyka. A w polu karnym Kasper Skibicki, on jako ostatni tej piłki dotykał. O, tutaj na pewno ciekawe jest, jaka będzie reakcja Legii, też jak zareaguje Pilica na to prowadzenie. Tym razem wydarła się niedokładność, tak jak mówiłem, Pilica no jednak już jeden mecz o stawkę zagrała, już się przetarła w marcu 2022 roku. Fakt porażka, ale jednak grane było. Natomiast Legia do tej pory tylko mecze towarzyskie, o których za chwilę sobie powiemy. Teraz nie ma spalonego, okazja na wyrównanie, ale do nikogo. Kacper Skibicki teraz piłkę zagrywał. Oczywiście na piąty, szósty metr pomysły dobry, ale akurat w tym miejscu nie było żadnego zawodników w białym stroju. Abuchana. Nojszewski. Też poszukiwanie właśnie Skibickiego, poszukiwanie prawej strony boiska w ostatnich minutach przez legionistów. A teraz dopiero gra zatrzymana, więc też można przypomnieć sobie właśnie mecze towarzyskie, które no nie są jakoś pewnie bardzo znacząco i mierne formy, bo wiemy, że to jednak rezerwy Legii, różny skład, często wsparcie pierwszego składu, często wsparcie także młodszych roczników, no różnie to wygląda w zależności od potrzeby sytuacji. Natomiast ostatnio zwycięstwo z Wartą Sieradz 2-0, zwycięstwo z Orlętami Radzeń Podlaski 4-2, porażka była też z Wigrami Suwałki, Motorem Lublin czy UKS-em Łagów, jeszcze zwycięstwo z Motorem Karczew, z rezerwami Wisły Płock. O, tak to wyglądało w czasie przygotowań
też kilku zawodników uczestniczyło w czasie oczywiście wyjazdu na zgrupowanie do Dubaju, tam chociażby Skwierczyński, Nojszewski, też Kwiatkowski, Pierzak, Kikolski. No dzisiaj nie ma Pierzaka, on kontuzjowany. Kikolski dzisiaj rozegrał mecz w zespole Centralnej Ligi Juniorów do lat 18, a tutaj faul z lewej strony boiska i za chwilę okazja na dośrodkowanie. No czyżby sam poszkodowany, czyżby Dawid Dzięgielewski, chyba on przed tym sezonem zamienił Unię Skierniewice na rezerwy Legii. I właśnie teraz on, Dawid Dzięgielewski, 16 mecz w tym sezonie, sporo grania, tak jak już mówiłem, 6 bramek, 28-latka. No teraz być może dopisze do swojego konta także asysta, ale trzeba tę piłkę dobrze dograć, jeden zawodnik w murze. No i patrzymy, też jest tam piątka legionistów w obrębie praktycznie 5 metra. Dawid Dzięgielewski, dośrodkowanie, jeszcze na zamknięciu była szansa, aby oddać się strzał celny, no tego strzału celnego oddać się nie udało. Niepewna interwencja Filipa Nadamczyka, ale też później zabrakło dobrego strzału w wykonaniu, no właśnie, w wykonaniu Filipa Laskowskiego. On mógł się znakomicie przywitać z publicznością w Warszawie. No dzisiaj tej trybuny oczywiście w Legia Training Center nie są największe, ale jednak tych rzędów 5 przez całą długość boiska i tak rozglądam się, ale spora liczba fanów. To też pogoda oczywiście sprzyja w tej miejscowości pod Grodziskiem Mazowieckim, Książenice. Ten dom Legii, dom treningowy dla Legii ogólnie, ale też oczywiście dom dla rezerw wojskowych, którzy tutaj swoje mecze od początku sezonu rozgrywają. O, czyżby miało okazać się tak, że Pilica Białobrzegi ma patent na Legię? O, to byłoby dość zaskakujące, ale trzeba też cofnąć się na chwilę do sierpnia poprzedniego roku, 14 dzień dokładnie tego miesiąca. Mecz w Białobrzegach, Pilica wygrywa z rezerwami Legii 3-1. Tak to się wówczas ułożyło. To był początek sezonu, wtedy Pilica, tak jak mówiłem, była na fali tego Beniaminka, naprawdę grała dobrze, wygrywała mecze i wówczas Dobkowski, Rawski, Paterek, trzy trafienia w końcówce, Arkadiusz Ciak z rzutu karnego, bramka honorowa. No i dzisiaj wydawało się, że Legia tym bardziej będzie chciała się zrewanżować i na pewno będzie chciała do końca to zrobić, ale początek na razie nie jest, myślę, że tak wymarzony, jak można było się tego spodziewać. Wydawało się, że Legia w tym składzie naprawdę dzisiaj silnym powinna sobie lepiej od początku radzić z zespołem, który no, pewnie będzie walczył do końca o utrzymanie. To wcale też nie jest takie oczywiste. Obecnie troszkę zapasu mamy w przypadku Pilicy Białobrzegi, a teraz uwaga, nie doskoczy jednak zawodnik Legii pierwszy, Filip Adamczyk. Oczywiście, tak jak mówię, 7 punktów zapasu nad strefą spadkową, nad ostatnią czwórką, ale też trzeba pamiętać, że w trzeciej lidze to wszystko bywa płynne, że te miejsca piąte, szóste od końca też wcale nie są bezpieczne. Dlatego Pilica musi mecze wygrywać. Tutaj na bazie tego, co udało się do tej pory osiągnąć, nikt awansu im nie zagwarantuje. Ale takie mecze jak dzisiaj na pewno mogą dawać nadzieję. Przed tygodniem mecz walki w Białej Piskiej. O, porażka 0-1. Natomiast nie można było odmówić walki, zaangażowania, co też zakończyło się nawet czerwoną kartką w samej końcówce meczu. A teraz już patrzymy na akcję Legii. Dobrze Włodar też pomógł w rozegraniu, ale nie ma wciąż do grania. Teraz dopiero rozciągnięcie na lewo. Jest Skwierczyński, Skwierczyński do końca, ale był tam bardzo dobrze obok niego ustawiony Maciej Kęcel. Udało się wywalczyć rzut rożny. Kilka stałych fragmentów już mieliśmy, ale na razie one dla Legii nie przynoszą dogodnych okazji. Może teraz uda się to zmienić, też biorąc pod uwagę, że przecież
O Karol Nojszewski chociażby, wysoki zawodnik, który potrafi grać w powietrzu. Może liczby tego nie oddają, bo jeszcze bez gola, ale na pewno jest groźny. Filip Laskowski podobnie. I patrzymy, jest dośrodkowanie. Adamczyk piąstkuje. Ale to było naprawdę dobre piąstkowanie do linii bocznej, a teraz gra zatrzymana bojem. No tam pewnie przypadkiem, ale przy tym wyjściu o też naruszył zdrowie swojego kolegi bramkarz Pilicy. I będzie potrzebna pomoc medyczna. Mniej więcej 23 minuty gry za nami, bo tutaj akurat nie ma niestety zegara na tym obiekcie, na tym boisku. Natomiast jak patrząc na zegarek, wydaje się, że to jest 23 minuta tego spotkania. Pilica Białobrzegi prowadzi z Legią 2 Warszawa 1 do 0. 15 minuta, Igor Korczakowski, wykonany pewnie rzut karny. I to Beniaminek na razie może być w lepszych nastrojach aniżeli wojskowi. Ale tu jeszcze dużo, dużo czasu przed nami. Też spoglądam na ławkę rezerwowych Legii. Tutaj Trojanowski w bramce. No jest też Widejko, Arkadiusz Ciach, czyli taka podstawa jesieni, można powiedzieć. Ramil Mustafiew, Igor Strzałek, Patryk Konik, Jakub Kwiatkowski. Zatem jest tutaj kilku zawodników, którzy mogą wejść, jeżeli będzie taka potrzeba. I też z przodu coś podziałać, jak Arkadiusz Ciach, zawsze bardzo groźny zawodnik. Natomiast teraz pewnie ta akcja znów zakończona. Po stracie gola Legia ruszyła do ataku, ale na razie jeszcze bez konkretów, można powiedzieć. Utrzymał piłkę, przynajmniej na chwilę Zawadzki, później już faulował rywala. Jedna bramka też 32-letniego zawodnika Pilicy Białobrzegi. O wielu młodych graczy, 20-21-letnich, jest też Kasper Pankowski, 18-latek. Natomiast teraz dobre zagranie, ale ta piłka nie przejdzie ostatniego obrońcy. No i uwaga, będzie rzut karny, czy też nie będzie? Gramy dalej. Gramy jednak dalej. Zatrzymana teraz gra, natomiast nie będzie rzutu karnego, chociaż myślę, że sędzia miał takie lekkie zawahanie. Jeszcze popędzi Karol Nojszewski, aby tę sytuację też wyjaśnić, chociaż nie wiem, czy ma pretensje, czy też nie, ale fakty są takie, że tutaj nie będzie nic dla Legii pozytywnego w tej akcji. Natomiast będzie chyba żółta kartka dla Marka Gołębiewskiego. Jak dobrze widzę, ktoś z ławki Legii ukarany właśnie indywidualnym napomnieniem. Na boisku jeszcze żółtych kartek nie było, natomiast już w sztabie szkoleniowym jak najbardziej. Wszystko musi zostać jeszcze odnotowane przez Adama Sekuterskiego, który jest dzisiaj głównym rozjemcą tego spotkania. A zatem chwila przerwy. No i od rzutu sędziowskiego rozpoczynamy dalszą walkę. Postraszył Włodarczyk, ale teraz też musi wracać. No wiemy, że napastnicy to przecież też pierwsi obrońcy z drugiej strony. Teraz nieudane zagranie. No i Szewski, Abu Hanna też spokojnie to wszystko ustawiane. No Abu Hanna dzisiaj na środku obrony, a przecież pamiętamy, jak w pierwszej drużynie Legii grał na wahadłach, chociaż o tutaj akurat w rezerwach nie będzie grania z trójką środkowych obrońców tych wahadeł. Tutaj jednak postawił sprawę jasno Marek Gołębiewski, że tutaj będzie czwórka w obronie i to właśnie z czwórką obrońców będzie walka o awans do drugiej ligi. Wiele trudnych sprawdzianów przyjdzie przed Legią. Dzisiaj wydaje się mecz na początek rundy wiosennej naprawdę wymarzony, ale no też punkty bardzo potrzebne. Dośrodkowanie w pole karne, jest strzał nad bramką. Teraz znalazł się Joel Abu Hanna właśnie w polu karnym rywala, natomiast no też pozycja nie była najłatwiejsza. Dość daleko od bramki, nieczysto trafiona futbolówka przez zawodnika z Izraela.
konsekwentnie, na krótko. Pilica teraz bardzo odważnie. No i właśnie, to tak się musiało skończyć, natomiast później zagranie jednak w piłkę. Nie, to jest żółta kartka dla zawodnika Legii. To miało być wymuszenie, tak teraz spoglądam, to była okolica pola karnego, chociaż przez to słońce aż tak dobrze z tej perspektywy nie są linie widoczne. Natomiast jest żółta kartka. Kacper Skibicki, on dzisiaj jako pierwszy zawodnik z pola z żółtą kartką. Być może troszkę dodał od siebie, być może chciał sprowokować sędziego do podyktowania ewentualnego rzutu karnego, czy też chociażby faulu w tej dogodnej odległości od bramki. No ale wszystko zakończyło się indywidualną karą. Tym razem piłka dla Legii. No, od momentu zdobycia gola praktycznie Pilica nie zagraża na połowie Legii. Ale też już przy takim wyniku skupieni na obronie dostępu do własnej bramki. Grudziński. Troszkę za lekko jeszcze walczy Skwierczyński. Piłka wciąż dla rezerw wojskowych. Karatin. Potraktowany w sposób bardzo brzydki. Atakat Filip Laskowski w tej sytuacji. On tutaj tak ścięty wręcz. Czasem Nojszewski. Także ma zapędy do przodu. Oj, uwaga, kolejna wrzutka. Przecięta przez Karaska. Dużo dograń w pole karne, ale nie są one idealnie dopracowane. Teraz pozycja spalona, akcja zakończona. Sporo tej nerwowości, sporo niedokładności. Tutaj trzeba oczywiście Legię zrozumieć, jeśli chodzi o kwestię składu, no bo tutaj naprawdę myślę, że trudno liczyć, że będzie taka sytuacja, żeby z tygodnia na tydzień ta sama osiemnastka była w kadrze meczowej, że tutaj będzie sporo zmian, sporo roszad, nie mówiąc już o wyjściowej jedenastce, ale wszystko ma na celu oczywiście fakt awansu, walki o awans, fakt zwyciężania w kolejnych meczach. Laskowski, Laskowski szczęśliwie, wciąż Laskowski, jeszcze jest Skwierczyński, już w polu karnym, Skwierczyński szuka miejsca na strzał, Laskowski, ale chyba znów troszkę za długo zabrakło decyzji o ewentualnym strzale, a tutaj pięknie Zawadzki na prawą stronę do Pankowskiego, Pankowski, cross, czy uda się, nie dojdzie już do piłki Damian Winiarski, no to możemy ruszać w drugą stronę. Laskowski obierze udział też w wielu akcjach, bardzo aktywny dzisiaj Filip Laskowski w polu karnym, piłka dla, jest rzut rożny, piłka dla Legii, jako ostatnio tykał zawodnik Pilicy. O, z tamtej strony nie było jeszcze wzdobienia z narożnika boiska, Mateusz Grudziński, on będzie dogrywał, czy jednak, nie, jednak Dawid Dzięgielewski, zmiana, no ale biorąc pod uwagę wzrost obu panów, zdecydowanie bardziej w polu karnym przyda się Mateusz Grudziński. Prawa noga, zatem piłka będzie teraz odchodząca, szuka tam miejsca Haratin, on zgłasza chęć, aby to w jego kierunku piłka została posłana, jest właśnie dośrodkowanie. Ale nie udało się nikomu piłki strącić, no i zagranie nie było spalonego Pankowskiego, jednak był spalony. No tutaj błąd decyzji, błąd szybkości. Ta piłka powinna być grana w pierwsze, w drugie tempo, kiedy jeszcze napastnik zespołu w czerwonych strojach był na połowie własnej, gdzie ten spalony nie byłby w żaden sposób odgwizdany, a tak później to podanie, nie dość, że niedokładne, to jeszcze w momencie pozycji spalonej. Szybkie wznowienie. Włodarczyk. Ale źle, ale niedokładnie. No sporo takich prostych jeszcze błędów. Chociaż teraz trzeba też docenić Włodarczyka, że wrócił. Że zasekurował, odebrał piłkę. Dzięgielewski. Blisko pola karnego. Dzięgielewski, seria zwodów. I wrzutka w pole karne, ale nie ma nikogo na zamknięciu. Chociaż ta piłka jeszcze w grze się utrzyma.
Skwierczyński, Grudziński spóźniony w tej akcji. No i czy pójdzie Pilica? Teraz dopiero cofnięcie gry do tego pierwszego faulu. Dał szansę sędzia na ewentualną kontynuację akcji, natomiast nie było tam już później możliwości przejęcia piłki, więc jest powrót, jest gwizdek. No i kolejny atak, kolejna sekwencja akcji Legii została odparta od własnego pola karnego. Wciąż w Legia Training Center po pół godzinie rywalizacji to Pilica Białobrzegi prowadzi dość niespodziewanie 1-0. Odzyskał piłkę Laskowski. No teraz praktycznie bezrobotny Richard Strebinger. No też od samego początku tej pracy nie miał praktycznie wcale, natomiast no ten rzut karny tylko, ale to trudno mówić o pracy. Oczywiście walczył, żeby to wybronić, to się nie udało. Teraz Dzięgielewski, no nie udało mu się wskoczyć przed obrońcą, przed Patryka Walaska. Kolejny rzut rożny. Przewaga w posiadaniu piłki, przewaga w strzałach na bramkę, w rzutach rożnych. To oczywiście będzie na korzyść Legii i to ciągle jest na korzyść Legii. Natomiast potrzeba, wiemy, konkretów. To, co najważniejsze, to jest to, co w sieci. A Filip Adamczyk, to poza tymi wybiciami po dośrodkowaniach, piąstkowaniami, też praktycznie dzisiaj nie był w jakiś poważny sposób zatrudniany. Jeszcze poprawiona piłka, aby lepiej można było ją dograć w pole karne. No, spora liczba legionistów, tym razem pierwszy słupek. No i czy tam było zagranie ręką? Znów lekkie pretensje, ale tego nie ma. Później dobra asekuracja w wykonaniu Niskiego. Skwierczyński, Dzięgielewski, tym razem tylko aut dla Legii. No, przewaga rośnie w oczach. Tutaj Legia wydaje się lepiej, tak piłkarsko prezentuje się. Natomiast no, na razie nie może tego zamienić w jakiś celny, groźny strzał na bramkę Filipa Adamczyka. Też 24-letniego bramkarza, który dzisiaj po raz 16. Było 6 spotkań, w których bronił Oskar Natorski. Młodszy o 4 lata bramkarz, dzisiaj na ławce rezerwowych. No ale jednak to Filip Adamczyk, to jest ta podstawa u Tomasza Grzywny. Kolejna akcja z prawej strony, dobrze to wygląda, ale od bramki rozpocznie Adamczyk. O, do końca przepychanki, do końca walka Nikodema Niskiego, ale jeszcze tam poturbował rywala. I to był ten główny aspekt końcówki akcji, chociaż chyba też powinien pozbierać za chwilę się zawodnik Pilicy Białobrzegi. Mecz w rundzie jesiennej. To też dwa spotkania w sezonie 2015-16. Tak jak mówiłem, jeszcze w tej trzeciej lidze, grupie łódzko-mazowieckiej przed reorganizacją. Wówczas 2-1 dla Legii w pierwszym meczu, 2-1 także w meczu drugim. Legia w górnej części tabeli. Natomiast Pilica Białobrzegi nie była na ostatnim miejscu, nie była też nawet na trzecim czy czwartym od końca miejscu, ale wówczas aż połowa ligi, wówczas aż 9 zespołów spadało do czwartej ligi przed reorganizacją. No a to wszystko sprawiło, że ta przygoda się zakończyła. Długa walka na niższym poziomie, no i poprzedni sezon wygrana grupa czwartej ligi, później baraże trzech drużyn z Ząbkowią Ząbki. Także z Mławianką Mława, no ale to była ta ekipa, jak się okazało, najskuteczniejsza i dzięki temu teraz właśnie w trzeciej lidze, a tymczasem Legia, doskonała szansa, strzał Dzięgielewski, 1-1! No znakomicie wreszcie udało się doprowadzić do sytuacji strzeleckiej, a wiemy, że w polu karnym Dawid Dzięgielewski potrafi znaleźć się znakomicie. 7 bramka już w tym sezonie byłego zawodnika Unii Skierniewice, no i to wszystko sprawia, że w 37 minucie meczu mamy remis, 1-1. Też dobra akcja z prawej strony boiska Kaspra Skibickiego. On to wszystko
napędził, a później już efekty widzieliśmy bardzo dobrze. O, też Niko Demliński z prawej strony. Ta prawa strona dobrze dzisiaj funkcjonuje. Dużo odwagi polotu niskiego, także Skibickiego. A Dawid Dzięgielewski, jak się okazuje, król pola karnego. No i wszystko, zaczynamy w Legia Training Center od początku, a to teraz Legia powinna pójść za ciosem. Dobre przejęcie piłki przez Laskowskiego, natomiast ta piłka nie dotarła wybraną uliczką do Skwierczyńskiego. Ale jeszcze jest Niko Demliński. Teraz musiał być faulowany. Oj, tak naprawdę Legia, oddając pierwszy celny strzał na bramkę, zdobywa gola. Gola ważnego, gola jeszcze przed przerwą, który na pewno też troszkę doda spokoju drużynie wojskowych. A za chwilę stały fragment gry. Czy uda się pójść za ciosem? Jest tam Dawid Dzięgielewski, prawa noga, jest też lewa noga, a więc dwie opcje na rozegranie tego stałego fragmentu gry, dwóch zawodników w murze. Czyżby strzał bezpośredni, czy jednak to pieszczona wrzutka? Abuhana, Haratin, Włodarczyk, Laskowski, między innymi w polu karnym, a piłka zagrana w mur. Też gra dalej Legia, natomiast trzeba grę przerwać. To nie było na pewno przyjemne dla zawodnika Pilicy, gdzieś trafiony w przeponę, czy też troszkę jeszcze niżej. I teraz chwila przerwy jak najbardziej należy się zawodnikowi Pilicy. Ale za chwilę wciąż to Legia będzie miała piłkę, wciąż to Legia będzie atakowała, choć no już troszkę wybita z uderzenia też będzie mogła się i Pilica lepiej ustawić. A Bartosz Zawadzki, on w murze okazał się być bardzo ważną postacią. Wznowiona już gra bardzo szybko. Laskowski, tak aby też Legia no nie wypadła z tego rytmu. Dobre kolejne wejście z prawej strony, ale teraz już nie udało się zaatakować Niskiemu. Miał szukać przygód poza Warszawą, poza tej Legia Training Center, wypożyczony w rozgrywkach drugiej ligi GKS Bełchatów, no ale ta sytuacja bełchatowa dramatyczna, o ile dobrze pamiętam, chyba w ogóle nie przystąpią do rundy rewanżowej. No, spory upadek klubu, który niegdyś walczył w Ekstraklasie. Niko Demliński wrócił, teraz kolejne przejęcie, ten wysoki pressing się bardzo opłaca. Dobre podanie, Dzięgielewski! 2 do 1! Fantastyczne podanie, nie było tam spalonego, już tak spojrzałem na sędziego asystenta, ale to było wypieszczone do grania, a później Dawid Dzięgielewski z zimną krwią wykorzystał znakomitą sytuację. 41. minuta, no i Legia w 5 minut odwraca wynik tego spotkania. No i teraz Dawid Dzięgielewski ma już na swoim koncie 8 bramek w rezerwach warszawskiej Legii. Naprawdę doskonały mecz. On miał też bardzo dobre spotkanie w rundzie jesiennej tutaj z Bunianką. Było nie wówczas wygrana 6-2, wówczas także dublet tego zawodnika. Dzisiaj już 2 gole, a przecież jeszcze sporo czasu przed nami. Ale to jest właśnie ta siła Legii, te możliwości. Może początek troszkę zbyt spokojny, może na początku troszkę za bardzo oddali, albo i chcieli oddać inicjatywę. Pilica kilka razy zaatakowała, Pilica no też w konsekwencji jednego ataku otrzymała rzut karny, wykorzystany zresztą, ale później oto już, to już Legia dominuje i teraz wreszcie zaczęła strzelać na bramkę, jak Dawid Dzięgielewski zaczął trafiać w światło bramki. Oto też dwukrotnie już pokonał Filipa Adamczyka. Znów Dzięgielewski zaproszony do tej akcji, Skwierczyński z lewej strony. Dzięgielewski, Skwierczyński, był tam także Skibicki. Kolejna dobrze zapowiadająca się akcja, ale teraz zostawiona także noga przez jednego z obrońców. Grudziński jeszcze tę piłkę zebrał. Grudziński, dośrodkowanie, znakomita szansa, ale teraz obok bramki. Doskonała centra, tam też praktycznie był niepilnowany zawodnik Legii, oto mogło
zostać jeszcze lepiej sfinalizowany. O, znów to był Dawid Dzięgielewski. O, niesamowite czucie. Dobrze, dobre ustawienie. Też piłka go po prostu szuka. Niewiele brakło, a zdołałby ustrzelić hat-tricka w tak krótkim odstępie czasu. Teraz Kwierczyński. Włodarczyk zatrzymywany, ale wciąż Legia. Jeszcze jakby tutaj chcieli coś dorzucić przed zejściem na przerwę, bo ta zbliża się dużymi krokami. Końcówka pierwszej połowy, no ta końcówka, która odmieniła nam wynik tego spotkania, która zdecydowanie uspokoiła grę Legii. Kiedy zaczęli grać spokojnie z pierwszej piłki, no bo też te właśnie akcje, ta druga szczególnie, granie z pierwszej piłki, wypracowanie pozycji wręcz idealnej. Znakomicie Nikodem Niski. To jest stracona piłka, ale bardzo szybki atak. Rywal bez szans, natomiast można się ustawić. Trudny mecz to jest na pewno dla Richarda Strebingera, który rozpoczyna swoją legijną przygodę w tych oficjalnych meczach, tak patrząc ogólnie oczywiście. O, gol wpuszczony po rzucie karnym, ale no, o ile sobie dobrze przypominam, to on tak naprawdę nie miał żadnej interwencji. Raz czy dwa piłka podana przez kolegów z drużyny, teraz Grudziński w polu karnym. Grudziński! Rzut rożny, jeszcze jeden korner, jeszcze jeden stały fragment gry. No, na razie bezpośrednio po nich bramek nie było. No, ale kto wie, czy to się nie zmieni właśnie teraz. To się nie zmieni już w 45 minucie. Czekamy na ewentualny czas doliczony, no czy też po prostu za chwilę po stałym fragmencie gry zaprosi do szatni obie drużyny Adam Sekuterski. O tym się przekonamy. O, troszkę to trwa zawsze, bo tutaj jednak tego placu poza boiskiem dużo. Nie ma niestety nikogo do podawania piłek, więc trzeba sobie je samemu organizować. A jednak minuta chyba symboliczna dorzucona. Nie ma też tablicy elektronicznej, więc tak na palcach sędzia to pokazuje. Co najmniej jedna minuta dłużej, dośrodkowanie. Piłka podbita i chyba uda się wejść teraz obronną ręką Pilicy. Na wolne pole. Piłka jest dla Pilicy po tej walce Kacpra Pankowskiego. Udało się utrzymać piłkę, to była ta podstawa. Abuhana, też bardzo dobra interwencja. I czyżby jeszcze Legia miała tutaj zaatakować? Skwierczyński, Laskowski, Skwierczyński, dobrze to wygląda. Skwierczyński, ależ łatwo minął rywala. Dzięgielewski troszkę za lekko do napastnika Legii ta piłka skierowana. Jeszcze raz Legia i tutaj już nic nie powinno stać się rezerwą mistrza Polski. Prowadzenie 2 do 1. Na pewno zasłużone, tak patrząc na przebieg całej pierwszej połowy. Było sporo niedokładności, było też niewiele koniec końców strzałów na bramkę, ale jednak te celne Dawida Dzięgielewskiego zdecydowały. A zatem jak na razie dublet Dawida Dzięgielewskiego, 37 i 41 minuta, także bramka w początkowej fazie spotkania w wykonaniu Igora Korczakowskiego z rzutu karnego i to składa się na wynik końcowy pierwszej połowy. Legia 2 prowadzi z Pilicą Białobrzegi 2 do 1. Spotkanie solidne, może bez fajerwerków, Legia konsekwentna, Legia skrupulatna i Legia na koniec pierwszej połowy ma wynik taki, jakiego by chyba oczekiwała. A zatem prowadzenie przed Pilicą, na pewno dużo pracy i dużo więcej odwagi potrzeba, aby tutaj wkroczyć jeszcze raz w pole karne Richarda Strebingera, no i żeby zaskoczyć go po raz drugi w tym meczu, jakiekolwiek punkty ugrać. Na razie 2 do 1 w Legia Training Center dla gospodarzy, a my słyszymy się za już teraz niespełna 15 minut. Pozostańcie Państwo razem z nami. Thank you.
We'll be right back.
Halo, halo, wracamy do Legia Training Center. Przed nami druga połowa meczu 21. kolejki trzeciej ligi w grupie pierwszej rezerwy Legii Warszawa. Prowadzą po pierwszych 45 minutach z Pilicą Białobrzegi 2-1. Dawid Dzięgielewski, dublet, Igor Korczakowski z rzutu karnego. Ja nazywam się Tomasz Górski i zapraszam na drugą odsłonę tej rywalizacji. Rywalizacji, do której obie drużyny przystąpią ze zmianami. Za chwilę postaramy się ustalić, jak to wygląda, jeśli chodzi o personalia. Natomiast na ten moment pierwszy gwizdek po zmianie stron Adama Sekuterskiego. Zaczynamy! Nie ma Adriana Karaska w zespole Pilicy Białobrzegi. W jego miejsce Wiktor Żurawski z numerem 2. Także zmiany w zespole Legii. No i jeśli chodzi o Legię, to tak, aby to sobie wszystko uporządkować, bowiem teraz jeszcze speaker nam to potwierdził, nie ma już Kacpra Skibickiego, on miał żółtą kartkę, ale on też obsłużył Dawida Dzięgielewskiego pięknym, prostopadłym podaniem przy bramce na 2-1. Nie ma też Szymona Włodarczyka, natomiast w ich miejsce Igor Strzałek, numer 24, 18-letni zawodnik. Do tego także Ramil Mustafajew z numerem 11. To jak na razie dwie zmiany, które przeprowadził Marek Gołębiewski. Jedna zmiana Tomasza Grzywny. I za chwilkę sobie w pełni składy przypomnimy. Natomiast na razie jest stały fragment gry. Czerwone stroje, Pilica Białobrzegi na biało, Legia Warszawa. I patrzymy na te akcje, na to dogranie w pole karne. Jeszcze jedno zagranie zwrotne, ale będzie pierwsze przy piłce z dużym spokojem. Richard Strebinger, o praktycznie bez potrzeby bronienia w pierwszej połowie. Kilka razy piłkę dotykał oraz musiał wyciągać siatki po rzucie karnym. Natomiast tak naprawdę żadnego zagrożenia ze strony Pilicy nie było po takich akcjach z gry. No i właśnie w bramce ten zawodnik z numerem 15, Richard Strebinger. 4 to Joel Abuchana, 6 Filip Laskowski, 7 Dawid Dzięgielewski, 8 Igor Haratin, 17 Nikodem Niski, 18 kapitan Karol Nojszewski, 21 Kacper Skwierczyński, 26 Mateusz Grudziński, 24 Igor Strzałek i 11 Ramil Mustafajew. To jest teraz zestawienie Legii, natomiast akcja w wykonaniu Pilicy szybko jednak zakończona. Natomiast ta piłka wciąż zostaje pod nogami zawodników w czerwonych strojach. Korczakowski z prawej strony. Korczakowski ładnie minął rywala jednego, ale tam było podwojenie. Teraz też bez faulu. Pozwala sędzia grać dalej, chociaż być może będzie potrzebna pomoc medyczna. Nikodem Niski od autu rozpocznie Legia, ale teraz będzie dopiero gra zatrzymana, więc szybko skład Pilicy Białobrzegi. W bramce numer 30 Filip Adamczyk, 5 Stanisław Muniak, 7 Igor Korczakowski, 11 Damian Winiarski, 13 kapitan Marcin Rawski, 15 Kacper Pankowski, 16 Kacper Klinicki, 17 Maciej Kęcel, 19 Patryk Walasek i 21 Bartosz Zawadzki oraz numer 2 Wiktor Żurawski, który wszedł do składu od drugiej połowy. Trener Tomasz Grzywna. I jeszcze sędziowie z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Adam Sekuterski jako pierwszy, Przemysław Jankowski, Adrian Górski to sędziowie asystenci. A my już patrzymy na kolejną akcję Dawida Dzięgielewskiego. No aktywny, no też te dwie bramki na pewno dodały mu takiej odwagi, dodały mu też animuszu przed dalszą częścią rywalizacji. Na razie 2-1, to jest oczywiście wynik dobry dla Legii, ale wynik, którego jeszcze niczego nie gwarantuje. Teraz dośrodkowanie, troszkę przeciągnięte, ale jeszcze będzie Nikodem Niski. Lewa noga, bardzo mocny strzał, ale wprost w ustawionego dobrze bramkarza Pilicy Filipa Adamczyka. Później jeszcze zderzenie w polu karnym, no to słychać, że tam kopnięty Nikodem Niski, ale też chyba i piłka była przy okazji. Marek Gołębiewski ma tam kilka swoich uwag do sędziego asystenta, czy też jeden z członków sztabu szkoleniowego Legii. Ten dzisiaj oczywiście bardzo bogaty, Sławomir Cisakowski, drugi trener
Tomasz Grudziński, trener przygotowania fizycznego, Arkadiusz Białostocki, trener bramkarzy, Marcin Muszyński, kierownik drużyny, fizjoterapeuta Aleksander Nowosadko. Natomiast tutaj już znów Legia. Dzięgielewski na lewą stronę zaprosił do tej akcji Skwierczyńskiego. Wrzutka, no teraz tej siły wysokości w powietrzu na pewno nie było, ale i tak spróbowali właśnie w taki sposób tę piłkę w pole karne dostarczyć. A jak będzie tym razem? Teraz będzie już faul. O tak w ataku, można powiedzieć, żargonu piłki ręcznej. A za chwilę też żółta kartka. No dzisiaj te żółte kartki w dużej mierze nie za faule, tylko za protesty, rozmowy. I teraz takowa pokazana w kierunku Filipa Laskowskiego, nowego zawodnika. No też solidne wejście, to trzeba przyznać. Dobra praca w środku pola, dużo odwagi tego 20-latka, w którego bardzo mocno wierzy Marek Gołębiewski, na którego no też transfer, czy też wypożyczenie na razie nalegał, ale wiemy, że to jest wypożyczenie, które może skończyć się na dłuższą metę już za kontraktowaniem tego zawodnika. No ale na razie takie pierwsze koty za płoty w jego wykonaniu. A tu już piłka była poza linią boczną. No teraz trzeba powiedzieć cały czas słońce, ale myślę, że to Państwo dokładnie widzą na załączonym obrazku. No a tutaj Korczakowski faulowany. To jest już takie miejsce, z którego można o strzał bezpośrednio się pokusić. Oczywiście rzut karny w pierwszej połowie, to była ta szansa najlepsza z możliwych i wykorzystana właśnie przez Igora Korczakowskiego. Natomiast teraz stały fragment i na pewno będzie musiał być skupiony Richard Strebinger. Przetrwał w pierwszej połowie, wówczas gdy miał pod słońce. Teraz powinno bronić troszkę łatwiej. Teraz te problemy idą w drugim kierunku, teraz Filip Adamczyk. On może być często oślepiany, ale to nie teraz. Teraz trójka zawodników w murze. Bartosz Zawadzki, jedna bramka w 19 meczach i on przygotowany. Bartosz Zawadzki w mur. Dobrze ustawiona trójka, dobrze ten mur zbudowany, legijny mur. A tutaj uwaga, bo troszkę przypadku i już piłka w polu karnym. Jeszcze zagranie, nie ma tam spalonego, ale też nie ma wciąż strzału na bramkę. Wygonili się zawodnicy z Białobrzegów. Teraz dopiero dośrodkowanie. Korczakowski i Strebinger. No można powiedzieć, wreszcie dostał okazję, żeby wykazać się, pokazać swoje możliwości. Bramkarz, który przecież ściągany z myślą o pierwszym zespole docelowo. Tutaj to takie trochę przedbiegi, tutaj taka troszkę rozgrzewka, wprawienie się, zatarcie w boju zawodnika, który został sprowadzony z Rapidu Wiedeń, wcześniej też Werder Brema, Jan Regensburg, a więc piłka niemiecka, no, wychowanek młodzieżowych drużyn Herty Berlin. Zatem na pewno postać, która może w przyszłości no, zagościć jako jedynka, chociaż ta konkurencja oczywiście wcale mała nie jest, bo tam Cezary Miszta obecnie. No jeszcze przecież Artur Borus, który wciąż ostatniego słowa nie powiedział. Także no to może być na pewno ciekawa rywalizacja, ciekawa walka. No też jeśli chodzi o obsadę bramki w drugiej drużynie, przewidzieć to nie jest wcale łatwa sprawa, ale wydaje się, że właśnie Strebinger, dzisiaj rezerwowy Jakub Trojanowski, o też Maciej Kikolski, który rozegrał aż 13 spotkań w tej drużynie na jesieni, ale dzisiaj akurat Maciej Kikolski grał w meczu Centralnej Ligi Juniorów do lat 18. On takie możliwości jeszcze ma, bowiem to jest 18-latek, natomiast Strebinger, jakby nie patrzeć, to jest 29-letni bramkarz. Teraz kolejna wrzutka i znów pewnie Austriak ma piłkę w dłoniach. Też dobre warunki fizyczne, 1,94 cm wzrostu. Wiem, że to w przypadku bramkarza jest duża wartość dodana. Niski. Teraz odważy, teraz tak od podstaw ta akcja budowana przez Legię. Naprawdę dobrze to wygląda, to utrzymanie się przy piłce. I może często piłka, jak widzimy, teraz podskakuje gdzieś tak w powietrzu. To naprawdę konkretnie lewa strona poszukiwana. No może warto było teraz zmienić ten ciężar, odegrać jednak na prawą flankę,
to było zdecydowanie więcej miejsca. Tutaj też przecież no jest teraz Ramil Mustafajew, ale mało widoczny. Teraz zmiana w drużynie gości. Jest numer 15, opuszcza boisko Kacper Pankowski, a więc zawodnik, który no wskoczył do wyjściowego składu po tym, jak przed tygodniem z tego składu, można powiedzieć, Bartłomiej Michalski się wyeliminował czerwoną kartką. Natomiast w jego miejsce z numerem 14 Olaf Uziębło, 19-latek, też już z jednym golem na koncie, z golem w rundzie jesiennej. Ale 14 występów, jeszcze patrzę na jego minuty, no bo te 14 występów, tak nie wszystko nam mówi, ale to jest ponad 1000 minut zebranych w 14 meczach 19-latka, więc na pewno zawodnik, który tutaj może troszkę pobiegać, troszkę jeszcze wiatru zrobić nam w Książenicach w Legia Training Center. I ten mecz się odbywa, przypomnijmy, 21 kolejka. Legia na 6 miejscu, na 11 Pilica Białobrzegi. Początek lepszy dla Pilicy, rzut karny wykorzystany. Teraz nie ma zagrania na lewą stronę, ale tutaj jest właśnie z 11 Mustafajew. Natomiast piłka z drugiej, dośrodkowanie zablokowane. No troszkę to chyba znów trwało za długo, nie było tego ryzyka zmiany kierunku, żeby coś tu jednak pokombinować. To czeka wciąż na piłkę Ramil Mustafajew, też dobrze wyglądał w sparingach. Bramka, jeden karny wywalczony tego zawodnika, 18-letniego zawodnika. To dzisiaj sporo czasu, dzisiaj 45 minut dostaje. Podobnie jest zresztą jak Igor Strzałek, ale na razie 18-latkowie no dość mało widoczni. Z jednej strony dwóch 18-latków, ale status młodzieżowca tylko Igora Strzałka, Ramil Mustafajew, to już zawodnik z rocznika 2003, a więc on już tego statusu młodzieżowca nie ma. No i Szewski, dobra piłka, no wydawało się, że dobra, gdyby jeszcze udało się minąć lewego obrońcę Pilicy Białobrzegi, to tak można by to było skwitować. Haratin, bo też ma sporo do udowodnienia. Na pewno jego celem nie jest walka w rezerwach Legii. Zdecydowanie wyższe chęci. Tym bardziej, że 8 spotkań w pierwszej drużynie. Także zdobyta bramka w meczu z Rakowem Częstochowa. Ale ostatni mecz z Górnikiem Zabrze przegrany 2-3 21 listopada. Zatem już trochę czasu minęło. Tutaj siła złego na jednego. Zatrzymywany grający z piątką Stanisław Muniak. Walczył także w tej sytuacji Dzięgielewski, nie jest najwyższy, ale tej walki, zaangażowania nie można mu odmówić. O też fakt, że on został na boisku, Szymon Wodarczyk to boisko już w przerwie opuścił, a tak patrzę w tle, że prawdopodobnie kolejna, albo i kolejne zmiany szykują się w Legii. Będzie chciał też dać szansę pograć kolejnym zawodnikom Marek Gołębiewski. Na razie dwie zmiany Legii, dwie zmiany także w wykonaniu Pilicy, a wiemy, że tych zmian jest dużo, więc tu jeszcze można składem mocno rotować. Tak naprawdę no dzisiaj jakby chciał Tomasz Grzywna, biorąc pod uwagę, że miał piątkę rezerwowych, mógłby tak naprawdę każdego na boisko wprowadzić, ale pewnie takiej potrzeby nie będzie, szczególnie w przypadku bramkarza, gdy nie będzie żadnej kontuzji czy innego problemu. A w przypadku Legii jeszcze Kwiatkowski, Konik, Ciach, Widejko, bramkarz Trojanowski. Teraz ośrodkowanie znów wybijane, ale nie w pełni. Muniak to przejmuje. Był tam także Winiarski, Korczakowski. Muniak, Korczakowski. Może podobać się zawodnik z numerem 7. Wykorzystałem rzut karny, to oczywiście jedno, ale też ta praca w rozegraniu, poszukiwanie piłki, poszukiwanie wolnej przestrzeni. Praktycznie zaangażowany w każdą akcję. Zatem teraz stały fragment gry, na który też warto zwrócić uwagę. Olegia na pewno gra
Zdecydowanie lepiej skrupulatnie niż na początku spotkania i też te stałe fragmenty gry to może być jedna z niewielu okazji dla Pilicy, aby gdzieś dobrać do skóry Richarda Strebingera i po prostu go w jakikolwiek sposób pokonać. A też podwójna zmiana, Arkadiusz Ciach szykowany do wejścia na boisko między innymi w zespole Legii, ale to już za chwilę. Na razie stały fragment gry, piłka dochodząca, zamieszanie i tuż obok bramki ten strzał. No sporo tam osób w białych, także czerwonych strojach. No ale ktoś chyba jednak lekko z przypadku to uderzał. I posłał piłkę tuż obok prawego słupka bramki Richarda Strebingera. I tak jak mówiłem, właśnie stałe fragmenty gry to właśnie będą okazje, które mogą tutaj doprowadzić do ewentualnego wyrównania, o ile wcześniej Legia nie zdobędzie trzeciego gola. Też chyba nie ma co tutaj ukrywać, no trzecia bramka mogłaby już tutaj znacząco sprawę Legii ułatwić i zbliżyć ich do trzech ligowych punktów, do trzech jakże ważnych ligowych punktów. Trzy punkty straty do Lechii Tomaszów Mazowiecki, 5 do Unii Skierniewice, to ci rywale, tak patrząc na tabelę najbliżej. Oczywiście i Lechia, Unia swoje mecze rozgrywają też dzisiaj bądź jutro. Ale wiele też rozstrzygnie się po meczu zaległym Legii. To będzie sprawa istotna, bo wówczas ta liczba meczów się wyrówna. Mustafajew już w polu karnym. Jeszcze ta piłka utrzymana. No i teraz okazja, ale chorągiewka w górze, a więc nawet gdyby ta piłka do bramki wpadła, i tak bramka nie zostałaby uznana. Już wyjechał poza linię końcową boiska Ramil Mustafajew. A teraz pora na zmianę, i to nawet dwie zmiany Legii. Igor Haratin kończy spotkanie, kończy występ. No i także nie ma już Joela Buchany, to dwie zmiany. No dwie zmiany dwóch zawodników schodzących, którzy mogą otwarcie marzyć, myśleć o pierwszej drużynie. A więc, aby to uporządkować, Joela Buchana numer 4, 8 Igor Haratin. Tych zawodników już na boisku nie ma. No a na placu boju strzelec czterech bramek w rundzie jesiennej, także trzech podczas sparingów, Arkadiusz Ciach z numerem 9. Typowa dziewiątka list pola karnego, jak to sama cyferka na jego koszulce mówi. No i do tego 16 Patryk Konik, 21-latek, także już na boisku. Też duża liczba zmian. Zobaczymy, jak ona wpłynie na zgranie, na te poczynania Legii, szczególnie z przodu. Laskowski, Nojszewski. Teraz tak patrzę, chyba też Mateusz Grudziński. On zszedł do środka obrony. On będzie obok Karola Nojszewskiego, właśnie za Joela Buchanę. Nikodem Niski z prawej strony obrony. No a Patryk Konik to będzie lewa strona obrony. A zatem też troszkę się przeformatował ten blok obronny. No, liczba się zgadza, natomiast nazwiska troszkę poprzesuwane. Zatem na pewno no, testy też szansa, żeby się sprawdził sam Mateusz Grudziński na dwóch dzisiaj pozycjach. A Pilica atakuje, a Pilica wciąż czujesz, to jest tylko jedna bramka różnicy, tylko jeden gol do ewentualnego remisu, do ewentualnego zdobycia jakże cennego punktu na tak trudnym terenie. Dośrodkowanie, nie sięgnął jednak piłki Olaf Uziębło. Teraz ze spokojem Żurawski, Korczakowski, ale widzimy to, jaki spokój po raz kolejny tego zawodnika. Stara się Pylica utrzymywać przy piłce, stara się tutaj poszukiwać tych okazji na chociażby dośrodkowania. To teraz faul. Teraz też akcja przerwana. No ale czas upływa. Ta druga połowa i cały mecz. Zarazem wchodzi
Dość zaawansowany okres. I Pilica powinna zacząć się spieszyć, jeżeli tej marzy o czymś więcej niż tylko jednym golu, który może na razie na pewno nic nie da. Korczakowski. No jeżeli takim wynikiem ten mecz się zakończy, to będzie udany powrót do drugiej drużyny Marka Gołębiewskiego. Arkadiusz Ciach. Dobrze to wygląda. No i Szewski, Mustafajew już w polu karnym, ależ pięknie minął obrońcę. Dogranie w pole karne. Jeszcze strzał. I gdzie jest piłka? Piłka jest w dłoniach bramkarza Pilicy Białobrzegi. Ależ miał okazję teraz Igor Strzałek. Ale chyba aż się tego nie spodziewał. Przywilej i korzyści. Puszczona akcja, chociaż Korczakowski mocno ucierpiał. Z lewej strony mamy z numerem 11 Winiarskiego w pole karne. Na przebój Zawadzki. Czy uda się strzelić? Nie uda się strzelić. Nie uda się wywalczyć nawet rzutu rożnego. O teraz pewnie będzie powrót do tej sytuacji i do tego, żeby pomóc po prostu Igorowi Korczakowskiemu. Ale poszli dalej zawodnicy Pilicy. No i ta akcja, koniec końców, naprawdę mogła być groźna, więc dobrze zrobił sędzia. Jak się okazuje, Igor Korczakowski także nie ucierpiał w jakiś poważny sposób. A wcześniejsza jeszcze akcja Legii, on do tego też trzeba wrócić. To, co zrobił na prawej stronie Ramil Mustafajew. To też było bardzo, ale to bardzo ładne. A wracając do trenera Marka Gołębiewskiego, no bo to też jest taki dla niego powrót. Powrót pewnie przyjemny, ale spodziewał się, że to inaczej będzie wyglądało, jeśli chodzi o jego przygodę. No ale znów ten wątek przerywamy, bo już rusza zespół z Warszawy. Strzałek. Na spalony był tam Ciak, więc nie mógł zagrywać napastnika. Teraz dopiero centra w pole karne. No i uwaga, mocny strzał! Jest 3 do 1! Jest 3 do 1, a autorem gola Ramil Mustafajew i to może być już po meczu. Pilica będzie miała wielkie problemy, aby pozbierać się w tej sytuacji, żeby odrobić dwa gole z rozpędzoną Legią. 70. już minuta meczu. Ramil Mustafajew, 18-latek, ale odkąd wszedł na boisko w przerwie, naprawdę wyglądało to bardzo dobrze. Żywiołowy napędzał akcję z prawej strony, no też odważnie mijał rywali jak chciał w niektórych momentach. A teraz udowodnił to pięknym golem. Jeszcze jedna zmiana. Boisko opuścił Filip Laskowski w drużynie Legii. W jego miejsce z 19 Jakub Kwiatkowski, o też zawodnik, który był w Dubaju z pierwszą drużyną, który trenował, który też pewnie będzie docelowo szykowany, żeby tam w przyszłości występować. Teraz na boisku się melduje. No i to już jest zmiana numer 5 w zespole rezerw mistrza Polski. A zatem dublet Dawida Dzięgielewskiego, a bramka przed chwilą Ramila Mustafajewa oraz gol z rzutu karnego Igora Korczakowskiego. Cztery bramki jak na razie oglądaliśmy w Legia Training Center. Ale zdecydowanie radości to wygląda w przypadku kibiców gospodarzy, którzy są coraz bliżej radości po dopisaniu trzech punktów przez swoich ulubieńców. Wczoraj, przypomnijmy, wygrała Legia w Ekstraklasie z Górnikiem Łęczna 1-0. Może nie po jakimś pięknym meczu, ale po meczu skutecznym, po meczu, gdzie udało się po prostu zdobyć to, co w piłce jest najważniejsze, czyli zdobyć jednego gola więcej od rywala i to wystarczyło. Bramka Rosołka. No a tutaj na razie 3 do 1, więc to może być udany weekend dla Legii. Dośrodkowanie w pole karne, albo taki bardziej nawet centrostrzał wyszedł z tej akcji.
A tu wcale jeszcze może nie być końca strzelania. Oj, pomyślał chyba za dużo Mustafajew. Już chyba chciał strzelać do ewentualnej pustej bramki, ale teraz wrócił, zaatakował od tyłu i dostanie żółtą kartkę. A więc tak praktycznie pełny występ, gol, żółta kartka. O, w statystykach będzie na bogato odznaczony zawodnik z numerem 11. Ale to pewnie będzie też postać, którą często będzie można oglądać w meczach drugiej drużyny. O tym wejściem pokazuje, że warto na niego stawiać. Tym wejściem pokazuje, że może być wielkim wsparciem. A teraz okazja na strzał zza pola karnego. Płasko! Maciej Kęcel. To było zbyt czytelne. No teraz bramka kontaktowa, no jest wręcz potrzebna, żeby dać sobie jeszcze nadzieję, ale tak w tym momencie mamy wynik odwrotny do tego, co było w pierwszym meczu. Wówczas Pilica Białobrzegi 3-1. Wówczas też karny dla Legii. Teraz to się troszkę odwróciło, teraz karny dla Pilicy, 3 bramki Legii. No i tak na 0 w dwumeczu tego sezonu jak na razie, ale to wciąż jest spotkanie w grze, więc tutaj jeszcze może Legia coś dorzucić. Oczywiście może i Pilica to zrobić, ale myślę, że zdecydowanie mniejsze szanse w tym momencie drużyny w czerwonych strojach, chociaż no nie można odbierać im nadziei na dobrą końcówkę. Korczakowski. Pewnie więcej ryzyka będzie potrzebne. Teraz niepewnie wypuścił piłkę bramkarz Legii. Strzał obok bramki. Nie wykorzystał tej szansy Damian Winiarski, ale wcześniej nie popisał się także Richard Strebinger. No nie może w taki sposób wypuścić piłki. Ja nie wiem, że tam nie było do końca jakiegoś kontaktu, ewentualnego zderzenia. No ale jednak wydawało się, że spokojnie będzie futbolówka przejęta przez Austriaka. A na koniec jeszcze zrobiło się bardzo głośnie. Groźnie dla Pilicy. No i szukają gola numer 2. Szukają teraz gola kontaktowego. Gracze Tomasza Grzywny. Oni mogą tutaj dzisiaj się wyszaleć w przyszłej kolejce, w przyszły weekend. Mają akurat pauzę wynikającą z nieparzystej liczby drużyn w grupie pierwszej, trzecioligowej rywalizacji. Później wyjazd do Giżycka na mecz z Mamrami Giżycko. Więc też z drużyną z dolnych rejonów ligowej tabeli. Tam, gdzie będą prawdopodobnie faworytami spotkania w Giżycku. Ale to będzie daleki wyjazd na Warmię i Mazury. Tymczasem Winiarski w pole karne. Dobra interwencja Mateusza Grudzińskiego. Za chwilkę rzut rożny. I tu już widzimy, że idzie duża liczba zawodników w czerwonych strojach. Tutaj już trzeba będzie powoli stawiać troszkę więcej na jedną kartę. Potrzebna jest oczywiście dobra centra, potrzebne jest dobre zagranie w pole karne. To jest podstawa. O i uwaga, nie ma nikogo na zamknięciu. Skwierczyński na wolne pole, ale chyba troszkę też się pospieszył. Można było poczekać, poszukać wsparcia. Atak piłka oddana, chociaż teraz też rewanżuje się w podobny sposób Legia. No to patrzymy sobie na to, co czeka rezerwy mistrza Polski 20 marca, a zatem przyszła niedziela. Ponowne spotkanie z Państwem właśnie Legii w Legia Training Center. Kolejny mecz na własnym boisku. Mecz z Mamrami Giżycko, później jeszcze w marcu wyjazd do Radomia na mecz z Bronią. A zatem o takie plany, po których powinien być komplet punktów, myślę, na inaugurację, na ten trójmecz początkowy na wiosnę. Później przyjdą mecze z rywalami trudniejszymi, z rywalami w bezpośredniej walce o najwyższe miejsca w lidze. Ale początek taki do po prostu rozegrania, do zdobycia kompletu punktów. Też będzie jeszcze rywalizacja w mazowieckim Pucharze Polski pod koniec, w zasadzie na sam koniec marca z Mazowią Mińsk Mazowiecki. Takie to plany mają rezerwy mistrza Polski, które prawdopodobnie udanie
rozpoczną rundę wiosenną oczywiście. W tym pięknym słońcu w Legia Training Center. Natomiast ten mecz wciąż trwa. Tutaj jeszcze nic się nie zakończyło, ale Legia skupiona w obronie. Legia dobrze czyta teraz grę. A piłka wraca, a piłka wciąż wraca w okolice pola karnego. Czyżby jeszcze jedno dośrodkowanie? No może Korczakowski poszuka strzału, ale teraz doskonale to było wyblokowane. I dużo miejsca z lewej strony. Czy nie za szybko? Za szybko, zdecydowanie za szybko. Tutaj stracona ta szansa, natomiast teraz ta szansa jeszcze wraca. Jeszcze okazja z pierwszej piłki, zagraje, nie było spalonego i słupek i piłka do bramki wpada. Troszkę na raty, ale Legia ma już 4 gole i Legii tego zwycięstwa już nikt nie zabierze. Wydawało się, że ta akcja zakończyła się troszkę wcześniej. Ale później Jakub Kwiatkowski poszedł do końca, otrzymał piękne, prostopadłe podanie i nie mógł tego nie wykorzystać. Nieco ponad 10 minut do zakończenia tego spotkania. No a Jakub Kwiatkowski daje już 4. gola, daje prowadzenie 4-1 i daje już duży spokój drużynie wojskowych. Może być zadowolony Marek Kołębiewski, 41-letni trener Legii. 14 meczów pod jego batutą w rundzie jesiennej. Średnia zdobywanych punktów 1,79 na mecz. Później oczywiście Legia, później przyszło 11 spotkań w drużynie pierwszej mistrza Polski. Tam ta średnia punktów na mecz poniżej 1. O, tam tylko 2 zwycięstwa w Pucharze Polski. Zwycięstwo jedno w Ekstraklasie na 6 meczów. Też 3 porażki w Lidze Europy. O, ten bilans słaby. Ale teraz wraca z jasnym celem. Teraz wraca razem z rezerwami mistrza Polski w walce o drugą ligę. I to w tym momencie jest najistotniejsze. No, oczywiście gdzieś przeszłość przeszłością, ale jak to śpiewał pięknie Marek Rychuta, ważne są te dni, których jeszcze nie znamy i dlatego też warto na pewno patrzeć pozytywnie w przyszłość, a też patrząc na ten mecz i widząc, jak gra Legia, może nie weszła od pierwszej minuty gdzieś w 100% skoncentrowana, że może to nie był jakiś idealny początek, ale ta kontrola nad meczem cały czas w ich wykonaniu, chociaż to nie znaczy, że za chwilę nie może tu być jeszcze jednej bramki także i dla Pilicy. Bartosz Zawadzki zamieszany w końcówce tej akcji, ale obity, także mamy wznowienie przez Richarda Strebingera. Też robił co mógł w tym meczu Filip Adamczyk. W pierwszej połowie on tych dużo szans na obronę nie miał. 2 gole wpuszczone, w drugiej też były 2-3 dobre interwencje, ale znów 2 gole wpadły do siatki, natomiast teraz poszukiwanie Mustafajewa, jest piłka pięknie sklejona, pomaga jeszcze Nikodem Niski. Niski na prawą nogę, Mustafajew, dobrze ta walka wygląda, dwójki z przodu, piłka nie wyszła, a zatem teraz dopiero rzut rożny. Miał tam pewnie sporo myśli, no ale też sytuacja nie jest łatwa, kiedy jest się na linii końcowej i trzeba to wycofywać. A tam zazwyczaj jest mało miejsca, tam zazwyczaj ten ruch, to podanie jest utrudnione. Ale z tego fragmentu gry z narożnika boiska jeszcze chyba nie mieliśmy w drugiej połowie dla Legii, więc teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najpierw jeszcze musiał dojść do siebie gracz Pilicy. I Dawid Dzięgielewski w narożniku. To dziś wykonawca stałych fragmentów gry, Dzięgielewski. Jeszcze dobra asekuracja. I piłka wciąż będzie w grze. Piłka wciąż utrzymana przez legionistów. Takiego obrazka już dawno nie mieliśmy, że całym zespołem broni się Pilica. No ale po stałym fragmencie gry to też rzecz oczywista.
widzimy też takie już mądre granie, często z pominięciem no, drugiej linii, ale jeżeli ma okazję, no to dlaczego nie miałby się wyszaleć? Grający z numerem 11 Ramil Mustafajew, dzisiaj już bramka na jego koncie i cały czas aktywny, i cały czas pod grą, i cały czas chciałby te piłki otrzymywać. A kiedy podłącza się także z prawej strony Nikodem Niski, naprawdę dobrze ten duet wygląda. Filip Adamczyk rozpoczyna, a Pilica po tych dwóch pierwszych meczach na pewno będzie miała sporo przemyśleń. Tomasz Grzywna, jego zespół, sporo wniosków do wysnucia, sporo analiz, sporo też do poprawy. Jednak porażka z Zniczem Białapiska, porażka no pewnie też nieunikniona już dzisiaj w Legia Training Center. Punktów nie będzie, a przecież na pewno rywale za ich plecami spać nie będą. I te punkty także będą gromadzone. Legia teraz blisko straty, ale piłka wciąż jednak utrzymana. Jeszcze spoglądam na wyniki, bo też mecze, jak to często bywa w trzeciej lidze, o tych dość wczesnych porach. Dzisiaj rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego wygrały z Sokołem Aleksandrów Łódzki 2-1. Mamrek i Rzycko wciąż emisują z Zniczem Białapiska 0-0, a tymczasem Dzięgielewski i jeszcze Adamczyk z kolejną dobrą obroną. O sporo pracy dzisiaj wykonanej przez tego zawodnika, ale i tak no, nie będzie wielkich pochwał, bo po 4 bramki stracone. Legionowo remisuje z Zniczem ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 0-0. Ten mecz rozpoczyna. Mecz na szczycie, można powiedzieć, trzeciej ligi. Marcin Bykowski jeszcze na boisku z numerem 10 za Stanisława Muniaka. Taka decyzja, taka jeszcze korekta w składzie Tomasza Grzywny w końcówce tego spotkania. Ale jeszcze walczy Zawadzki, jeszcze kolejne akcje Pilicy. Chociaż już nie tak szybko napędzane, już nie tak dokładnie przeprowadzane. To piłka jest w polu karnym i nad poprzeczką ten strzał. Tylko odprowadził piłkę wzrokiem Richard Strebinger. Unia Skierniewice dzisiaj gra z Bunianką Błonie, także ten mecz się rozpoczął o godzinie 15. O 17 jeszcze broń Radom z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Takie to plany. No i oczywiście dzisiaj na razie Legia swoje zadanie bardzo pewnie wykonuje. W drugiej połowie 67. minuta bramka Ramila Mustafajewa, rezerwowego w tym spotkaniu. No i także 9 minut później kolejna bramka kolejnego rezerwowego Jakuba Kwiatkowskiego i w taki oto sposób jest 4-1 i mało już to pamięta, że w pierwszej połowie to Pilica objęła prowadzenie, to Pilica przez ponad 20 minut była z przodu w tym meczu. Prowadziła 1-0, ale wiemy też, że nieważne jest, jak się zaczyna. Prawdziwe zespoły poznaje się po tym, jak to się kończy. No a dzisiaj Legia zakończy już praktycznie z całą pewnością i przekonaniem, możemy powiedzieć, z 3 punktami. Ale czy wynik 4-1 będzie ostateczny, czy jednak coś tu się jeszcze zmieni? Zawadzki. Blokowany, no i jest faul. Na gwizdek rozpocznie Pilica, no tam jeszcze przeszkadza Arkadiusz Ciach, no dzisiaj wszedł dość późno, na razie jeszcze nie miał okazji, żeby jakiejś ważnej roli odegrać. On zdobył, jak mówiłem, 3 gole w sparingach, najwięcej. No ale ten mecz pokazał, że o miejsce w składzie Legii drugiej będzie musiał rywalizować bardzo mocno, bo ta konkurencja jest też konkretna. Dawid Dzięgielewski dzisiaj z bramkami, Szymon Włodarczyk też pewnie będzie angażowany do pierwszej drużyny. Natomiast Arkadiusz Ciach musi na treningach się pokazywać z jak najlepszej strony. Teraz Kwiatkowski tam wyruszył, także strzałek, także walka o przeszkodzenie. Z Kibickiego oczywiście nie ma, ale to numer 21 Kacper Skwierczyński.
po bokach pomocy zaczynało dwóch Kacprów. No teraz już tylko Skierczyński oczywiście nam pozostał, bo Skibicki zmieniony po pierwszej części. Na pewno Legia po meczu będzie czekała na informacje z pozostałych meczów, jak to wygląda w tym momencie. Tak wirtualnie to jest piąte miejsce przy 33 punktach. Wyprzedzona Lechia Tomaszów, ale Lechia dzisiaj także swoje spotkanie rozegra. No sporo oczywiście grania, to jeszcze cała runda wiosenna, a tymczasem piłka w bramce, a tymczasem jeszcze Pylica podłącza ostatnie swoje nadzieje w tym spotkaniu. Bardzo niewiele nam pozostało do końca, natomiast po raz drugi piłkę z siatki musi wyciągać Richard Strebinger. No i to jest naprawdę bardzo dobre wejście w to spotkanie. Marcin Bykowski, 25-latek, który wszedł na boisko dosłownie dwie, może trzy minuty temu. Miał dwa gole na swoim koncie wcześniej, teraz ma już gole, trzy w 85 minucie. Marcin Bykowski, no i znów tylko dwa gole różnicy, tylko albo aż dwa gole różnicy. No myślę, że Legia... No tyle dobrze po prostu, że już ta przewaga była powiększona, no, podreperowana w tej 67 i 76 minucie. Teraz spalony Arkadiusza Ciacha, chociaż tam ruszali inni zawodnicy, to jednak sędzia zdecydował się, że Arkadiusz Ciach także brał udział w tej akcji. I pułapka offside'owa została odgwizdana. Natomiast na pewno Legia musi zachowywać koncentrację, no, w tym meczu. Tu już się nic nie powinno nic złego wydarzyć, natomiast no, w przyszłości, kiedy ten wynik będzie na większym styku, kiedy tutaj będzie mniejsza przewaga, bo trzeba grać do końca, mimo wielu zmian, trzeba jednak zachować koncentrację. Bo jak się okazuje, no, to nie było wcale trudne zadanie, żeby tego gola zdobyć. Piłka w pole karne, no i później... Też Richard Strebinger. Trudno będzie oceniać jego występ w tym meczu, ale myślę, że było takich kilka niepewnych interwencji, że to takie wejście w drużynę może nie jest z wielkim przytupem, bo też nie na zero z tyłu to już o czymś świadczy, chociaż gdyby to był tylko rzut karny, no to da się oczywiście to gdzieś zrozumieć. A w sytuacji drugiej już straconej bramki, no to troszkę inaczej wygląda też ta niepewna interwencja po jednej ze wrzutek. A tutaj Pylica piętkami, panowie grają na połowie rywala, a za chwilę będzie szansa na hat-tricka dla Dawida Dzięgielewskiego. Piłka już w polu karnym. No i czy uda się? Tak jest. Udało się tę akcję doprowadzić do samego końca. Dawid Dzięgielewski, hat-trick w tym meczu. Dawid Dzięgielewski, no pewnie MVP tego spotkania, ruszył z własnej połowy, przebiegł z piłką przez pół boiska. No i później położył bramkarza, położył grającego z 30 Filipa Adamczyka i wpakował piłkę do bramki. 88 minuta, hat-trick może nie klasyczny, ale hat-trick, 3 bramki na koncie byłego zawodnika Unii Skierniewice. Oto się tak musiało skończyć, to tak mogło wyglądać. Otworzyli się, zaryzykowali, wrzucili te ostatnie opary, które jeszcze mieli w baku zawodnicy z Białobrzegów, natomiast kontra, podanie, ruch z własnej połowy, tutaj o spalonym wówczas nie może być mowy i mamy już 5-2 dla Legii Warszawa. O, znów dużo bramek, mam tę okazję obserwować tutaj razem z Państwem mecze, gdzie tych bramek pada duża liczba. Byłem podczas rundy jesiennej w spotkaniu z Błonianką, było nie tam 6-2, tutaj 5-2, naprawdę sporo strzelania, sporo tego, co wszyscy kibice chyba lubią najbardziej, czyli po prostu bramek w meczach. Piękna pogoda, dobra atmosfera, dużo bramek. No mecz nie powiemy, że jakiś dramatycznie zacięty, że jakiś niesamowicie interesujący, ale każdy powalczył, ale faworyt zrobił swoje. Teraz jeszcze Arkadiusz Ciach, ale... Dobrze wbiegły przed niego obrońca Pylicy, chociaż do końca walczy także napastnik Legii i faulował.
O, spodziewamy się, że teraz jakiś symboliczny czas doliczony, a może i wcale go nie będzie, bowiem to już jest 90. minuta, która rozpoczyna się w tym momencie w Książenicach, tutaj gdzie jest ten pięknie zrobiony obiekt treningowy Legii, Legia Training Center. Dookoła też toczone inne mecze grup młodzieżowych. Jeszcze jeden mecz pod balonem, bowiem to boisko z balonem. Młodzież grała też na bocznym boisku, natomiast my na tym głównym boisku jesteśmy, jeśli chodzi o ten obiekt treningowy, tutaj gdzie swoje mecze rozgrywa właśnie rezerwa mistrzów Polski Korczakowski. Myślę, że zawodnik, który może nie pograć zbyt długo w Białobrzegach, że może gdzieś jednak zostanie wypatrzony i gdzieś będzie poszukiwał czegoś więcej. Tymczasem za mocne zagranie do Mustafajewa. 2 minuty dłużej gramy w tym spotkaniu, a więc o 120 sekund i będzie po wszystkim. Tutaj już no, nie ma takiej możliwości, tutaj już cudu nie będzie ze strony Pilicy Białobrzegi. To wciąż będą tylko 24 oczka po dwóch meczach rundy wiosennej. No i to będzie 12 miejsce. Prawdopodobnie, przynajmniej na razie, bowiem po zwycięstwie dzisiaj rezerw ŁKS-u, to właśnie rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego wyprzedziły Pilice, spychając na miejsce 12. Zatem różnie to może wyglądać. Mamry Giżycko walczą ze Zniczem Biała Piska, tam 2 do 1, tam też bramki. No Mamry również w walce o utrzymanie mocno zaangażowane. A tutaj jeszcze Pilica, to jeszcze w czasie doliczonym. Ładne zagranie z pierwszej piłki, ale znów niezakończone strzałem. Arkadiusz Ciach oszukał miejsca, szukał podania do Mustafajewa. No i żółta kartka jeszcze dla Arkadiusza Ciacha. No też dużo nerwowości. Do dzisiaj żółtych kartek było sporo, sporo i to tylko wyłącznie zawodników Legii, niepotrzebnych za rozmowy. Kacper Skibicki, jeszcze on akurat za wymuszenie faulu, za chęć wymuszenia rzutu karnego, czy też wolnego w pierwszej połowie, ale czy Mustafajew, czy Laskowski, czy Ciach, to właśnie za rozmowę. Do tego jeszcze też Marek Gołębiewski, więc takie żółte kartki na pewno niepotrzebne. Ale w tej złości gdzieś każdy lubi coś powiedzieć za dużo, a sędzia dzisiaj akurat konsekwentnie to kończył indywidualnymi napomnieniami. Jeszcze stały fragment gry, jeszcze rzut rożny i to chyba będzie ostatni element składający się na mecz 21. kolejki pomiędzy rezerwami Legii a Pilicą Białobrzegi. Niespodzianki nie będzie, Beniaminek przegra z rezerwami mistrza Polski. Ale czy uda się zdobyć trzeciego gola? Dośrodkowanie, uprzedzony tam bramkarz Legii przez jednego z kolegów. Jeszcze dośrodkowanie, troszkę chyba za wysokie, niepewne to wybicie, ale kolejnego rzutu rożnego już nie będzie. Ostatni gwizdek pana Adama Sekuterskiego. Legia 2 Warszawa pokonuje Pilice Białobrzegi 5 do 2. Jak najbardziej zasłużone, pewne zwycięstwo rezerw mistrza Polski. Pewne 3 punkty zostają w Legia Training Center. Sporo bramek oglądaliśmy, myślę, że nikt nie będzie żałował, że ten czas popołudniowy w piękną, słoneczną sobotę spędzi właśnie razem z nami. Dla rezerw mistrza Polski trafiali dzisiaj tylko trzej zawodnicy. Dawid Dzięgielewski, on dzisiaj ustrzelił hat-tricka. 37 minuta, 41 i 88. Także trafił rezerwowy Ramil Mustafajew w 67 i rezerwowy Jakub Kwiatkowski w 76. Natomiast dla gości Igor Korczakowski w 15 rzutu karnego, a także rezerwowy
Marcin Bykowski w 85. minucie. Dużo bramek, to co oczywiście kibice i my lubimy najbardziej. 7 trafień dzisiaj w Legia Training Center w Książenicach. Legia Warszawa wygrywa z Pilicą Białobrzegi 5-2 w meczu 21. kolejki trzeciej ligi. Już teraz Państwa gorąco zapraszam. Przyszła niedziela 20 marca o 12. Wówczas rezerwy Legii zagrają kolejny mecz ligowy w domu, w swoim ośrodku treningowym z Mamrami Giżycko. Już raz Państwa bardzo gorąco zapraszamy. Na dzisiaj to już ode mnie wszystko. 3 punkty dla rezerw mistrza Polski. A przyjemność komentowania tego meczu miał dla Państwa Tomasz Górski. Spokojnego popołudnia życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam gorąco.